Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Collins i witam was w kolejnym odcinku wraz z widzami. Ze mną są oczywiście widzowie na Twitchu, więc i was tam też zapraszam serdecznie. W momencie to było, bardzo w momencie to puściłeś. Zapraszam na Twitcha, bo tu się jak widzicie dzieje nieźle. No i jak będziecie chcecie być częścią tego odcinku, tych czatów wszystkich, brać konkretny udział, znaczy taki, brać taki udział w tych odcinkach, na przykład mówić ej, weź, zrób to, zrób tamto, no to macie tutaj jakby, ta seria powstaje dzięki wam też, nie? Więc zapraszam serdecznie. Ponadto subi kłapka w górę, bo ostatnio po premierze Kolonii, mega... No jestem was dumny. Dziękuję serdecznie za wszystkie pobrania, za wszystkie... Panie Stasiu! Za wszystkie Stasio, za łapki w górę i tak dalej, jesteście niesamowici. Dobra, może przestaniemy się już tak lizać po dupie i zacznijmy coś robić. Słuchajcie, to co dzisiaj mówiłem panie o tym... Stasiu. Nie no, to co dzisiaj mówiłem, że widzowie mają wpływ na to, co się dzieje, to tak dokładnie jest. Dzisiaj miał być MTZ podczepiany pod przepki. Widz napisał, że chce 60, więc bierzemy 60. Przy okazji też coś pokażę. Bo żeśmy trochę tutaj podziałali. Mianowicie, podziałaliśmy tak, że mamy nowe pole. Spłaciłem trochę kredytu, powycinałem trochę drzew, troszkę z lasu innego pokradłem, ale to mniejsza. Pospłacałem kredyt, kupiłem nowe pole i zbudowałem pasiekę. Tak jest, dokładnie. Stream, na którym myśmy wydawali kolonię, miał 10 godzin. No i co w tym czasie mieliśmy robić? No po prostu chcieliśmy coś działać. A tu misję rolników, a tu wycinka drzew, a tu pomoc sąsiadów i tak dalej. Trochę po trochu żeśmy tam sobie, a to jeszcze właśnie nielegalna wycinka drzew gdzieś tam, więc mam nadzieję, że mnie tam policja nie dorwie. Jak tam z tym bolcem, dojadę tutaj? Dobra, no już jest full. Więc trochę tam się działo, kasę zarobiliśmy sobie. Wiecie co? O, nie tu wlazłem. Ja sobie teraz zgaszę siątkę. Pokażę wam, co się zmieniło. Słuchajcie, zakupiliśmy sobie pole. Przygotowałem wszystko pod tą orkę, żeby to ruszyć, więc to pole kupiliśmy sobie. Wykosiliśmy je i nawet sprosowałem belki. Wyszło mi dokładnie 3, więc plon ogólnie bardzo słaby. Ale nie puszczaj tego. Nie puszczaj tego. Starczy. Ja nie wiem, czy to nie jest demotyzowane na YouTubie, nie? Tak, więc te pola, to pole, to i tamto będę łączył, nie? W jedno. No i też tutaj był ogólnie taki brzydki zajazd, ja wam mówiłem, że będę coś robić. Więc tu mamy teraz taką brudną linię, a w tym miejscu powstała pasieka. Pasieka z pszczółkami, proszę bardzo, ten potek jest taki dziwny, nie? Dziwnie duży jest w tym farmingu. Ale powstało sobie, nie? Może ja się przebiorę w tego? Czekajcie, się jeszcze przebierzemy. Gdzie to się klika, żeby się przebrać? Garderoba. Stroje. Dobra. Wbijamy sobie tutaj. No i patrzcie, tak wygląda pasieka. Troszkę tutaj jest tych uli nastawianych. Jakieś beczki porobiłem też, jakieś kartony. Kartony i tak dalej. Wiaderka na miód, nie wiem. Wiaderka, ławeczka jakaś i tak dalej. Więc w tym miejscu idealny zagajnik powstał taki, żeby sobie tutaj miały cień. Pszczółki, trochę kwiatków posadziłem, więc gdzieś tam ten miód się tworzy. A przy okazji bardzo ładnie mi nawożą te pola, nie? W tych miejscu będę miał bardzo dobre nawożenie, jeżeli będę oczywiście miał rzepak miał albo jakieś inne rzeczy. Także spoko. No i tu oczywiście na przejście. Z sąsiadem się dogadałem, że w tym miejscu będzie mi składował w tym garażyku miód. Także dzięki Stebol za rajdzika. Witam serdecznie, cześć, żółwik dla ciebie. Jeden z moich snów przed marnotrawnych. Także tak tutaj to prezentuje się. Nie jest na jakieś oświetlenie, czy mi się wydaje? Nie, dobrze jest chyba. No, więc tak to wygląda. No i co, niedługo będziemy z tego to pole łączyć, nie? Dobra, nie zwlekamy. Słuchajcie, jedziemy na pole. Dzisiaj kosimy dzierżawę. Pupu, no, siemka, siemka. Dzisiaj lecimy z koszeniem dzierżawy. Tutaj, żeby dzisiaj sobie wykosiłem już to pole. Tak samo tamto koło mleczarni też wykosiłem, no bo na streamie tym nie wiem, co robię. Czy ja mam jakieś oświetlenie załadowane, czy mi się wydaje? Poczekajcie. Chyba tak. Tak, mam oświetlenie załadowane. A, muszę się teraz przebrać, poczekajcie. Dobra, niech będę... Tak się ubieram dzisiaj, o. No, oświetlenie się nie załadowało. W sensie, inne się załadowało. Dobra. Okej, więc siadamy sobie do klasa. Jak widzicie, wszystko jest przygotowane, może jeszcze wiecie co? Ja zrobię lekkutki. O ty! On nie wykosi mi tyle! Ja zapomniałem o serwisie. Dobra, muszę wziąć 5000 kredytu, mam 40. Słuchajcie, bo jak będę miał słaby stan, oczywiście stan techniczny ciągnika, znaczy kombajnu, to będzie mi oczywiście gubił ziarno, dlatego musimy się tutaj przygotować, troszkę naprawić lekko nasz zestaw. No jedziemy, nie? Dobra, trochę podokręcam śruby, nasmarowałem to wszystko. I ruszamy.
Jak mówię, dzisiaj jedziemy na dzierżawę. Ja sobie trochę odjadę tutaj, bo będę mi dupę zrzucało. Jedziemy się na dzierżawę i tam będziemy sobie kosić. Tam jest dokładnie 75 arów, więc hektar myślę łykniemy w tym odcinku. Chociaż w sumie jedna trzecia, jedna czwarta odcinka poszła. Panie, będzie omłot napraw. Co, będzie omłot? Nie no, naprawiłem w sensie, nie? Naprawiłem trochę właśnie ten, nie? Więc dobra, jedziemy dzisiaj akurat tędy, nie jadę drogą, bo tam będzie daleko, to raz. Dwa, że ciasno, a tędy jest luźno, bez ruchu ulicznego, więc spoko, nie? No, tu bardzo ładnie sobie wykosiliśmy ostatni rzepak, ja też to pole będę uczył z tamtym. Dzięki Bocian 963 za suba, za follow-up, przepraszam. Chwila na YouTube pobyłem i już masakra, nie? Panie z stadionu, hyhy. Tak, cześć Jolek, witam. Widzę, pamiętajcie o Enebie, żeby Riot miał za co chleb kupić. No, możecie oczywiście z Enebie skorzystać, jak najbardziej, nie? Gdzieś tam powoli ten kontrakt dobiega końca, więc już niebawem Enebie chyba nie będzie. Jeszcze Beka będzie jak dzisiaj mówi o tym, że kontrakt dobiega końca za Enebą. A dzisiaj będzie akurat wychodziła mi ta integracja, nie? W sensie taka wstawka od Eneby. Będzie najlepsze, nie? Ale jak najbardziej będziecie wbijać, no, też korzystam z Eneby cały czas, więc. Może też sobie kupić, nie? Tak, co do najdłuższy dzień 8, dokładnie. No, już widziałem parę dni, to piszesz pod rząd. Dobra, jak my teraz tutaj zajdziemy? Ja myślę, że dobrym pomysłem byłoby wjechanie sobie tutaj. Po łącach można iść za bardzo, tak naprawdę, nie? Gdzieś tam nie będzie przeszkadzać. Ale chcę się to właśnie schować z tym. Okej, okay, może tam gdzieś sąsiad nie będzie miał problemu o tą łąkę. Dobra. I tu sobie tak odstawimy ten wózeczek. Myślę, że teraz będzie dobrze. Dobra, wysiadamy sobie. Kabelek, wszystko odpięte. O, porąbałem ten. Gians cię pozdrawia? O, na pewno. Oni to mnie pozdrawiają na 100%. Dobra. No i dzisiaj będziemy sobie tak osić. Nie wiem, ile, czy się to w ogóle wszystko wymucimy. Raczej wątpię, że na odcinku damy radę. Ale może się uda, kto wie, nie? Na polu 10 jest taki napis, czy to takie błotko? Nie, to jest takie błotko, to jest błotko, żadnego napisu tam nie ma. I starego wam to nie robiłem w postaci tego napisu. Okej, okay, spoko, jeszcze tylko sobie kabel tutaj podepnę. Dobra, pasuje. No i cofamy. Bo to widzę trochę tam wyżej. Tam nic nie jedzie? Nie wiem, lusterka mam jakieś zamglone. o 10:55. Dobra. Odpalam wszystko. Ogólnie też tam trochę tutaj, jakbyście pszenicy w zbiorniku, bo to sami się z tego sąsiadowego pola, co myśmy ogarniali. A pójdźmy sobie tak dookoła tędy, nie? Tutaj w tą stronę. Raz dookoła i potem będę już jeździł raz przy razie, nie? Ty, ja w sumie muszę dookoła iść nawet, nie? To takie pole, że dookoła też mam radę zrobić. Witamy w kolonii! Nie no, Iring, dziękuję serdecznie. No panie Stasiu, no, kurba o. Dzięki Iring 4 za 17 miesiąc subika, żywik dla ciebie. I co, za miesiąc, półtora roku, nie? Masakra. Ogólnie strasznie sucho jest, kurzy, że ja pierdzielę. Sieczkę robię, panie kochany, ja nie na sieczkę, ja dzisiaj na słomę, bo to trzeba nie prasować. Trzeba prasować dzisiaj to wszystko. Dzięki Iring, bardzo miło, za subika. Dobra. Radnika przełączy sobie jakoś tak słaba stacja, jakaś gra. O. Dobra, no i kosimy, nie? Ogólnie ograniczyłem sobie kombajn do 8 km na godzinę, żeby kosił. I to myślę, że to jest spoko prędkość. Mogłem dać w sumie jakieś tam 6 nawet, nie? Ale też nie chcę tak, żeby ten odcinek trwał nie wiadomo ile. Dlatego ograniczyłem sobie max speeda na 8 i jest git, nie? Bo zwykle, wiecie, nie gram na tempomatach, tylko gram zawsze na trzech królach. No i jak daję gazu, no to wiadomo, że mi się full odpala. I nie jestem w stanie tak idealnie wycentrować na 8 albo 6. Olej tam cieknie? Gdzie? Wszystko jest dobrze chyba. Dobra, plon ogólnie jest średni, ale pole... Znaczy plon jest na 100%, bo pole jest trochę średniawka. Nie no, ładnie to leci. Ogólnie mam trochę testowany kurz większy, więc troszkę może tak kurzyć bardziej. Bo chciałem też, żeby właśnie było tak bardziej zakurzone to. Będzie lubelska dynia? No zobaczymy. O tym jeszcze nie chcę mówić na odcinkach, bo zaraz ludzie będą gadać: ej, robisz lubelską? Robisz lubelską? Naprawdę, Riot? Robisz teraz lubelską? Ja nie robię lubelskiej, ludzie. Dajcie mi spokój, proszę, święty. Tak, na Discord muszę jak najbardziej wbijać. Cześć, Dulek. No, wiem, że dzisiaj Bronek ma live'a na kolonii. Bardzo fajnie, tak mówię. Cieszę się, że gdzieś tam osoby trochę takie bardziej znane w tym świecie, a właściwie no, w farmingu to chyba nawet top 1, grają na mojej mapie, bo to zawsze, no miło mi tak po prostu, jak gdzieś ta kolonia dociera do większej ilości osób. A ja się teraz po tym update'cie myślę, że naprawdę fajnie ona siada, nie?
fajnie siada. Nie jest to też produkt idealny, wiele w niej poprawi, wiele bym tej dodał, zmienił albo usunął, ale czasu mało, a ja chcę robić nowe projekty, bo poprawianie starych po pierwsze zajmuje dużo czasu, po drugie jest totalnie nieopłacalne względem jakby tego, ile przy tym się siedzi, a ile z tego się jakby, powiedzmy to, dostaje, no bo dla was jest jakby to też nudne, że ciągle robię to samo i to samo, więc nie chcę kolejny raz sklepać tego kotleta i go odgrzewać. Została kolejna zrobiona, to raczej taki konwert, nie? Z lekutkim takim remasterkiem i już projekt właściwie jest zamknięty, można powiedzieć, nie? Także dopiero gdzieś tam coś tu nie chce, jakiś kamień wciągło, o. Dopiero gdzieś tam kolejny projekt pokaże wam, co się nauczyłem w tym farmingu i jak to się robi, nie? Riot, postaw na farmie wędzarkę i rób lubelską kiełbasę. Dobry pomysł, tylko że ja aktualnie nie mam żadnego mięsa, żadnej trzody nie trzymam, a krówek mi szkoda trochę na wołowinkę, bo o wiele lepsza krówka jest, jak daje mleko, nie? Będzie 100k za kolonię staniesz? Ta, no, 100k za kolonię. 100k jedyne, jakie ja mam, to miałem kredyt na tej serii na kolonii, więc wiesz. Jak się nazywa ta strona, co pokazuje, co modka będzie testować mody? No nie, wpisz sobie po prostu FS22 testing list i tyle, nie? Tak to wygląda. I ponad półtorej roku zajął. Ponad pół roku zajął. Tak, no wiesz co, Link, oczywiście, że ten konwert zajął trochę czasu. Ponad pół roku, ale dlatego, że miałem też duże przerwy, nie? Więc to też inaczej jest, nie? Ogólnie kolonie miały być takim czymś, że to po prostu przenoszę mapę, w miesiąc robię konwert i wydaję, nie? Ale się okazało, jeśli tam już ten parallax, ten szron siadł, zacząłem robić trochę inne tekstury, bawić się w tym wszystkim, no i wyszło w sumie taki lekutki remaster tego, nie? Więc no jest tak jest i nie no, według mnie w sumie dobrze, że taka kolonia wyszła, bo jak mówię, nie jest to taki kod odgrzewany za bardzo, tylko to jest taki już na nowym oleju, z lekutką nową panierką, ale dalej tak samo wygląda, dalej tak samo smakuje, nie? Więc no jak mówię, kolonia była takim bardziej oczkiem dla fanów, bo ja ją robiłem tylko z jednego powodu. Z tego powodu, że najwięcej pytało osób o kolonię, nie? Kiedy kolonia, czy będę robił kolonię i tak dalej. No to mówię, skoro już tak pytacie, no to już zrobię tą kolonię, nie? Bo widzę, że bardzo chcecie. No i powiem szczerze, tak już tak na ten moment, nie? Nie żałuję, że zacząłem robić konwert kolonii. Naprawdę wyszło wszystko spoko, lepiej niż myślałem. No i dziękuję po prostu za takie na pewno wsparcie z waszej strony i dziękuję za to, że wam się podoba i mam nadzieję, że będziecie długo nie grać, nie? Na pewno do premiery nowej mapy wam jeszcze ona wystarczy. Jak wziąłeś pole w dzierżawę? Kupiłeś po prostu? Nie, pole w dzierżawę wziąłem za pomocą modyfikacji na dzierżawę. Polega na tym, że co miesiąc płacę grube pieniądze po to, żeby tylko to pole używać, ale ogólnie chcę to pole kupić, nie? Więc tak jeszcze dzierżawę będę miał przez kolejny rok i potem prawdopodobnie kupię to pole, a nawet myślałem, że może tamto pole jeszcze dokupić i sobie walnąć, po prostu połączyć razem z tym, nie? Więc no prawdopodobnie zajmę się najpierw tamtym polem, sam to sobie kupię. Jak już troszeczkę się tutaj dorobię pieniędzy, przepraszam, i będzie mnie stać na to pole, to sobie je kupię. No i wtedy połączę sobie razem z tamtym, nie? Ale tak mówię, progres to jeszcze ogólnie tak. Progres dla mnie jest naprawdę ważny, jak chodzi o tą serię. Jednakże najważniejsze dla mnie jest content, nie? Robienie dla was odcinków, żeby też nie było nudno i tak dalej, nie? Zwykle staram to się tutaj pokazywać, a to są też jakby nie było pierwsze żniwa na tym polu. Także git. Kolejny odcinek pewnie coś tam sobie poprosujemy, żeby nie było, że nic się nie dzieje. No i może zacznę jakąś orkę, nie? Bo prasowanie było i właśnie chcę urozmaicić ten odcinek o orkę, nie? Pawelson 22, dzięki za follow, witam serdecznie. Tak, pójdę zaraz po 60, oczywiście jak najbardziej, mamy dopiero 14 minut odcinka, także fajnie, ja dojadę sobie do końca tutaj na ten na wyjazd i tam zaraz podjadę sobie z przyczepą, będziemy z tym sypać, nie? No jeszcze pan Stasiu jest tutaj z nami cały czas. Dzięki Anik bardzo. No tak, kolejnicy, nagrałem ci na YouTube'a. Zresztą zmienię sobie radyjko. Widać to między innymi po tym, jak ten banner wygląda, jest tylko taka kamerka i czat, resztę nie ma. Okej. Okay. Nawet nie będę chawie, albo dobra, jadę sobie tutaj. Ale tak delikatnie. O, fajnie. Dobra, otworzymy sobie rurę. Kombin w sumie zgasza, wiecie? Nie ma co go męczyć. Dobra, no, to ja się jeszcze przejdę na gospo, jest to niedaleko, więc pójdziemy sobie na piechotkę. Czemu od razu ten marnotrawny? Nie no, Sebol, co ty gadasz? Nikt tak nie powiedział na ciebie.
Ile seria będzie trwała, oby jak najdłużej. Wiesz co, Figuś, chciałbym pokazać, że moje odcinki, bo zawsze miałem problem z odcinkami, nie? Zawsze mi się seria mega nudziła. Nie potrafię mi na jakimś odcinku danym, znaczy na danej serii zostać jakoś tak specjalnie długo, bo tak po 40 odcinku już się bardzo nudziła. Kogut skacze. Kurde, ja mam lęki dzieciaka, nie? Kiedyś jak byłem mały, to też mnie, znaczy ma, ja byłem młodszy. To mnie też kogut straszył i skakał na mnie, ja teraz mam lęki takie, nie? Muszę uważać na niego. Dobra, jedziemy, nieważne. Więc co do serii. Zawsze miałem tak, że te odcinki były bardzo, serie były bardzo krótkie. I miałem z nimi problem, że nigdy nie potrafiłem dociągnąć takiej serii do dłuższych, długich odcinków. W sensie do większej ilości odcinków. A na tej serii wam powiem tyle, że ja się czuję, jakby ta seria dopiero się rozkręcała. Obszarcie, że to jest odcinek chyba 409 na tej serii. 49 odcinek, a ja mam chęć, jakby to był normalny odcinek drugi albo trzeci, nie? Wiecie, według mnie progres, stawianie sobie kolejnych celów i planowanie jakichś rzeczy jest podstawą i kluczem do tego, żeby się po prostu dobrze na tej serii bawić, nie? Ja mam nadzieję, że tą serię zamknę tym, że będę jeździł tu jakimś dorąbanym kombajnem, takim co najmniej 6-metrowym albo 7-metrowym, nie? Chcę tutaj bardziej na tej serii pójść w niewielkość jakby tych maszyn, a w nowoczesność, nie? Tak, robię ten odcinek, dokładnie. Chcę pójść w nowoczesność, bo teraz widzicie, kupuję trochę większe maszyny, ale potem żeby się rozwinąć, a potem będę inwestować właśnie w nowsze nabytki, ale to również mając stare gdzieś tam, nie? Także coś tam po troszeczku, jak to wygląda? O! Staram się jakoś tutaj na luz, gasimy, ręczny nie działa, więc może się stoczyć, nie? Więc chcę z tej serii, tak naprawdę wam powiem szczerze, pierdyknąć za jakieś, nie wiem, 100 odcinków na pewno, 150, może 200, nie? 200 odcinków nigdy nie miałem żadnej serii, setki nie miałem, nie? Ej, a co z tym gościnnym występem u Brączka u ciebie na lewie? Nie, Irink, to wiesz co, to było w trakcie osady, nie? Ale się nie dogadaliśmy po prostu, jakby, nie? Gram o Kratokolonii? O, no i spoko, Pawelson. Kozak, ta seria jest? Mi się ogólnie ona też mega podoba, mega mi ona siada ze względu na to, że co ja klikam? Coś kliknąłem. O! Tutaj, sorry, bo używam jeszcze button box cały czas, ludzie. I tak nie zawsze pamiętam, co tam gdzie jest, nie? Dobra. No i fajnie. Oniusio. Nie zrobię całego dzisiaj pola na odcinku, a szkoda, kurczę, bym chciał bardzo, no ale jak mówię, dzisiaj wam chciałem pokazać tą pasiekę. Ogólnie tak, pasieka, jak ona wygląda? Wygląda finansowo. Poszło na nią chyba ze 30 tysięcy złotych. Nie wiem, że to jest dosyć sporo, ale po pierwsze, jest to miód. Nowa rzecz, którą... Panie Stasiu! Nie no, dzisiaj mnie poromie. Który to jest pan Stasiu dzisiaj? Nie wiem, która dzisiaj, już który jest z kolei, nie? Więc dzięki. Dobra, o czym ja gadałem? A, o pasiekach. Jest to inwestycja fajna, która będzie nam dawać zawsze jakieś nowe rzeczy. Przy okazji też będziemy właśnie częściej jeździć na targ, wstawać ten miód. No i wiecie, gdzieś tam powoli się, myślę, chcę jakby... Nie chcę iść za bardzo w tylko pola i krowy, nie? Bo krowy to wiadomo, kiszonki, TMR i tak dalej, nie? Pola idą oczywiście na słomę dla krówek, no i na ziarno po prostu sprzedać, nie? I właśnie chcę jakieś robić nowe produkcje, nie? Teraz miód, znaczy wcześniej szklarnia, teraz miody. Bardzo mocno chciałbym się zająć serami, nie? Robić sery, jakieś masła i tak dalej, bo to jest spoko rzecz, która mogłaby być fajnie gdzieś tam opłacana na tej serii. A przy okazji byśmy kończyli się trochę na tą mleczarnię, bo przez tego moda na sprzedawanie mleka codziennie trochę mi to gdzieś tam się to gubi, nie? Więc tak fajnie było, na przykład jakbym w jednym miesiącu to mleko oddawał, w drugim miesiącu to mleko zabierał tych krówek i po prostu woził na mleczarnię, robił serki, nie? To też myślę, byłoby spoko, zawsze coś nowego i fajnego, no ale jednak kasa na mleczarnię to jednak trochę trzeba jej, trochę trzeba jednak kupić, nie? By the way, teraz szybcy wściekli lecą. O, no widzisz. Więc nieźle. Ja czekam codzień nowy odcinek, przyjemnie się ogląda. No i też właśnie to jest spoko, że robię to odcinki daily. Na pewno dla was to jest fajna rzecz, że są te daily, bo one są krótkie, około 20 minut trwają, więc zawsze to, zawsze znajdzie się czas na oglądanie tego odcinka. A przy okazji na kanale co się dzieje, nie ma jakby nudy, no i wszystko fajnie sobie działa, wiecie co? Ja chyba sobie, ale trochę może pokusimy teraz z trzeciej osoby, tak z drona. Mało kosimy z tej kamery, więc podziałamy sobie, nie? O, nie no. Bardzo dobry zakup jest, powiem szczerze, tego klasa. Jeszcze przez spokojnie dwa sezony na pewno z nami będzie, bo metraż ma duży, zbiornik jest spory, no
mega duży przeskok, chodzi na pewno w Wistule, to nie ma co ukrywać. No i jak widzicie, mi się po prostu nie pracuje, nie? Także pan... Ty kurwa. Żeby cię... Ach ty... Nie, nie mogę tego. Już drugi raz mi się wystraszyli tym, nie? Ale najlepsze jest to, że ja gadam i nie mam pojęcia od mnie, kiedy to zastrzeli, nie? Jezus Maria, przeżywam zawały jakieś kolejne. Ty, ja miałem kończyć odcinek, ale w sumie... Ile tego pola to zostało? Bo ostatnio mi się taki odcinek trochę dłuższy, bo kosiliśmy. Nie no, chyba nie zdążę tego zrobić dzisiaj na odcinku, nie? Zróbmy tak, nakośmy sobie jeden zestaw, czyli jakieś dwa zbiorniki. I to powinno starczyć, bo tam nasypałem cały zbiornik 6500. Nie, 6000 chyba było litrów. Więc tam jeszcze 700 brakuje. To jakieś 3700 powinienem jeszcze nakosić, nie? No to zróbmy tak, że tam cały zestaw nakosimy, zobaczymy jak to będzie wyglądać i w ogóle, nie? Bo to, że panie Stasiu! No pan Stasiu tutaj mówi ewidentnie, że tak trzeba zrobić, nie? Chyba, a nie, bo teraz sobie pojechałem, bo zrobiłem sobie poprzecznie, żeby prasować, a teraz robię trzeci raz, nie? Czy będzie kutana kiedyś na tej serii? No powiem ci, Filiguś, że siedzieliśmy w baniaku, nie? Jak mówiłem o tym, że chcę kupować większe maszyny, to miałem na myśli właśnie kutano klas, nie? Więc... No jest w planach, no nie ma co ukrywać, nie? Jest w planach. Dobrze, polski Patryk, bardzo dobrze napisałeś. YouTube widać na Twitchu, okej? No, na Twitchu jest fajnie, nie? W ogóle powiem szczerze, że właśnie tak odnośnie tego Twitcha, znaczy YouTube'a, streama na YouTubie. Bęga fajnie, że tam spotkałem właśnie z widzami trochę z YouTube'a, bo nie każdy zresztą ma Twitcha, nie chce wbijać albo się boi. Ale fajnie było z wami pogadać na tym YouTubku. Tylko, wierzcie mi, ja chciałem robić streamy na YouTubie nawet. Nawet teraz, jak pomyślę, że fajnie tam się robi, ale to jak wiele rzeczy mi tam na tym YouTubie brakuje, takich technicznych, wiecie, interakcji z czatem i tak dalej. Po prostu mnie na tyle mocno, albo co, zajedziemy z tamtą stronę. Na tyle mocno mnie blokuje, że nie bym teraz w stanie wrócić na YouTube'a po prostu i robić tam streamów, nie? Jestem już tak przyzwyczajony do tego dobrodziejstwa, jakim jest Twitch, jak chodzi o streamy, że no niestety na YouTube'a nie wrócę raczej za prędko, bo wiele rzeczy tam brakuje, nie? Musiałem się naprawdę przez jakiś czas przełamać, albo mega duże rzeczy tam w jakiś sposób sobie ogarnąć, żebym mógł tam wrócić, nie? Więc tak, dokładnie, Filiguś, ten Twitch jest o wiele wygodniej, nie? To wszystko jest takie fajnie ogarnięte, wiesz, widać kto ci zrobił rajda, widać który widz od rajda, są te bitsy bardzo fajne, nie? Gdzieś tam każdy ma inny nick, każdy ma tu subskrypcję, to w sumie też jest na YouTubie ci wspierający, ale jednak jest trochę to inaczej, nie? I też taka, jak mówię, taka fajna rodzina atmosfera się na tym Twitchu zrobiła, więc jak chcecie być częścią tej rodzinki, co zapraszam na Twitcha serio, nie? Te bitsy? Tak, te bitsy, dokładnie te bitsy, nie? To jest fajne, bo wiadomość wasza się wyróżnia. Pokazuje się na czacie, jako wyróżniona, przy okazji też tutaj jako powiadomienie, nie? Więc... Okej. Okay. Ostatni zajazd, zostanie mi ostatni przejazd właściwie. Ja sobie polecę tam się wysypać, nie? Kurczę, no tak myślę, z 15 tysięcy litrów tutaj się uda wykosić, nie? Twitch kozak, no. To tak, to akurat prawda, nie? Fajnie, żeby też świadomość ludzi trochę się zmieniła i żeby się ludzie z YouTube'a trochę przekonali tego Twitcha, bo no warto, nie? Co ja bym gadał? Po prostu warto sobie sprawdzić na pewno, nie? To jest tak z iPhone'ami, nie? Jak nie masz iPhone'a, to mówisz, że iPhone to gówno, nie? I tak dalej. Ale jak iPhone'a już masz, to za żadne skarby na niego nie przejdziesz, nie? nie rzucisz iPhone'a i wrócisz do Androida, nie? Ja oczywiście iPhone'a nie mam, ale tak ponoć jest, nie? Więc trochę wysiadam teraz na hipokrytę, bo gadam wam o tym, że byście poszli i daję przykład. Nie. Daję wam przykład, żebyście poszli na Twitcha i mówię o tym. O iPhone'ie, a sam iPhone'a nie mam, jakby. Dobra, wiecie o co mi chodzi, nie? Nieważne. Zły przykład. Zapomnijcie o tym. Okej. Okay. Dobra, zgasimy sobie ten kombajn. I zakończył za odcinek, nie? Dziękuję serdecznie za to, że byliście. Mam wielką nadzieję, że wam się spodobał i że wpadniecie na kolejne. Bo myślę, że naprawdę warto. Kurwa, panie Stasiu. Pan Stasiu to mówi, że warto, także no, warto. Dzięki, do kolejnych odcinków na YouTubku. Trzymajcie się i pozdrawiam do kolejnych odcinków na YouTubku i wpadajcie się na Twitcha. Tak, pozdrawiam serdecznie. Na razie, trzymajcie się, no i cześć. Pa, pa. O, jak trafił, pa, pa, ty. No, cześć.